Cześć, dzień dobry. Przychodzę do Was z kawą. Strasznie dawno nie było pogadanek z kuchni, z tamtej kuchni, z tamtego mieszkania, a bardzo często piszecie do mnie właśnie, że brakuje Wam pogadanek kuchennych. No niemniej jednak tamta kuchnia już nie istnieje, więc nic nie zostało z tamtej kuchni, więc musimy sobie znaleźć jakiś taki kącik tutaj. Przyniosłam sobie, słuchajcie, taboret, żeby w razie czego sobie podeprzeć trochę nogę, żeby no nie spać tak cały czas, bo może to być różnie. Ale stwierdziłam, że jak zrobiłam sobie tą kawę popołudniową, zmontowałam dla Was film i mam trochę czasu, to przyjdę trochę pogadać, bo dużo takich rzeczy mi się, wiecie co, ponasuwało do głowy też w szpitalu, jak byłam i też jak mam takie różne przemyślenia, więc stwierdziłam, że zbiorę, jednak zbiorę i po prostu trochę sobie z Wami pogadam. No i nazwiemy sobie ten film Pogadanka z kuchni, no bo jakby nie było, jestem w kuchni. Zapaliłam sobie świeczkę Kitchen Spice z Kringla. I muszę Wam powiedzieć, że to jest świeczka, która ona pachnie jesienno-zimowo-świątecznie. Jest cudowna, bo ona niby jest kuchenna, ale to jest goździk, cynamon, anysz i ona po prostu pachnie, no. To jest jesień, zima zamknięta w słoiku. Uwielbiam tą świeczkę. Ja ją dostałam w ogóle od jednej z Was, za co Ci bardzo serdecznie dziękuję. Chyba napisałaś do mnie, że ta świeczka Cię męczy. Mnie nie, w ogóle jest przepiękna. Lubię ją sobie właśnie tak czasami odpalić, a teraz też sprzątnęłam kuchnię, wiecie, po gotowaniu i no te wszystkie zapachy tak sobie zniweluję teraz. Także mam nadzieję, że Wam świeczka w środku lata nie przeszkadza, no ale to nie jest świeczka zimowa, taka wiecie stricte, tylko to jest świeczka, która ma się palić w kuchni. No i ponieważ jak to zwykle z planami bywa, plany były piękne, że sobie stanę, ponagrywam, to zaczęła mi właśnie mrygać bateria, także muszę się na chwilę rozłączyć. Upiję sobie trochę kawy, wymienię baterię i przyjdę do Was. Dobra, wymieniłam, słuchajcie, baterię, ale ona jest tak stara, ta bateria, ją chyba mam od początku tego aparatu, przepraszam, taboret. Muszę tutaj przesunąć, bo trzymam nogę na nim, że ja nie pamiętam, kiedy ona była ładowana, więc mam nadzieję, że za chwilę nam tutaj nie zacznie znowu robić psikusa i mrygać. Ciśnienie, powiem Wam, tak spadło na łeb, na szyję, że ja bez drugiej kawy długo nie pociągnę. Muszę sobie tak troszkę ją tu popijać. Wzięłam też sobie szklankę bardzo zimnej wody. No i jakoś się tutaj trzeba ratować. Słuchajcie, pierwsze pytanie, jakie się dosyć często ostatnio pojawiało. To nie jest takie łatwe. Okej, nie tracę wiary, może jednak się coś uda pogadać z Wami. Więc to pytanie, które się tak dosyć często przewijało, to było, czy będę pokazywała swoją córeczkę malutką, nienarodzoną jeszcze w przyszłych filmach, we vlogach. I słuchajcie, z tymi dziećmi to jest tak. Ja świadomie podjęłam kiedyś, zakładając w ogóle kanał, decyzję o tym, że to nie będzie kanał taki stricte rodzinny. To w ogóle nie miał być nigdy z założenia kanał vlogowy, tylko bardziej kanał kosmetyczny. Ale wiecie, człowiekowi się w życiu trochę priorytety zmieniają. Mimo tego, że ja z zamiłowania i z zawodu jestem kosmetyczką, to nie znaczy, że kosmetyki, mimo tego, że bardzo je lubię i używam i nawet pewnie nadużywam, że one są dużą częścią mojego życia i nadal je bardzo lubię i lubię różne tam nowinki, wiecie, czytać, poznawać, testować i tak dalej, no ale to nie przesłania mi całego życia, tak, bo ja nie jestem taką maniaczką tak, do tego stopnia. Ja mam różne inne wartości w życiu, natomiast w momencie, kiedy ten kanał zaczął się troszeczkę tak przekształcać w taki lifestyle i trochę vlogów się zaczął pojawiać i bardziej takich prywatnych filmów, no i te vlogmasy, tak, to ja podjęłam decyzję, właściwie to wyszło tak, wiecie, poza mną, że ja nie będę pokazywała rodziny, że to nie będzie taki kanał, gdzie ja będę latała po domu z kamerą i prezentowała mojego męża, moje dzieci, wnętrza, w jakich żyję. Oczywiście, no te wnętrza są prezentowane, bo na tym polega właśnie magia YouTube'a, że YouTube to nie jest telewizja, tu nic nie jest reżyserowane, tutaj nie ma oświetleniowca, scenarzysty, pani wizerzystki, która przychodzi i mówi: ej Ola, masz cienie pod oczami, albo nie wiem, tu ci coś sterczy, tu ci wystaje ramionczko od stanika. Tylko po prostu ja nie jestem w studio nagraniowym, tylko jestem w domu, w mieszkaniu, lokalizacji, w lokum, w którym mieszkam. Więc wiadomo, że no, czasami zobaczycie kuchnię, czasami duży pokój, czasami może kawałek sypialni, no to jest oczywiste, tak? Natomiast wiecie, ja też nigdy nie robiłam takiego filmu na przykład na kanale typu Home Tour, że wziąłam kamerę i przeszłam się i zobaczcie, tu mieszkam, tutaj jest, nie wiem, moje podwórko, tutaj jest mój pokój, to jest moja kuchnia, tu jest moja toaleta, łazienka i tak dalej, tak? Bo mnie się, ja jakby, to nie jest moja konwencja, to nie jest mój typ, ja jestem w ogóle introwertykiem i
nie mam takiej potrzeby, takiego życia na tacy, takiego wywleczenia wszystkiego, co też nie znaczy, że mam coś do ukrycia. Po prostu. Trzeba znaleźć jakiś dysonans, jakąś równowagę w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o moje dzieci, to ja zawsze wiedziałam, że moje dzieci nie będą tematem filmów. Czy moja rodzina w ogóle, mój mąż, moja rodzina, no i mówię o moich najbliższych, o moim najbliższym otoczeniu, bo nie. Po prostu, tak, to jest moje, to jest z mojego serca, gdzieś ze środka i nigdy nie chciałam, żeby to podbijało mi oglądalność, żeby to było moim tematem na film. Natomiast słuchajcie, no, dużo łatwiej jest mi pokazywać dzieci, które są duże na tyle, że ja mogłam nagrywać, jak one były w szkole, mogłam im powiedzieć, że mama teraz nagrywa, słuchajcie, nie wchodźcie na przykład przez jakiś czas do tego pokoju, albo nie wiem, zajmijcie się czymś tam, albo wykorzystywałam czas, kiedy ich nie było w domu, żebym mogła nagrywać bez ich obecności. Czyli nie o to chodzi, że ja chodzę jednak i nagrywam całe otoczenie i gdzieś tam wycinam dzieci, czy kratkuję im twarze, ale po prostu one nie uczestniczą w tym vlogowaniu. Natomiast jeżeli chodzi o maleństwo, które się niebawem urodzi, to już nie będzie takie proste. Jeżeli ja zdecyduję się nagrywać vlogi, takie codzienne filmy, to wiadomo, że taki okruszek przez pierwsze miesiące życia to jest w ogóle przyklejony do mamy, tak? Bo to... Oczywiście no, są momenty, że to dziecko odkładamy, ale wiecie, jak ja to pogodzę wtedy z vlogowaniem, wiecie, to nie będzie tak, że ja nakarmię dziecko, piersią odłożę do łóżeczka i natychmiast chwycę za kamerę, no bo jednak to życie wtedy będzie bardzo mocno przeprogramowane, tak, bo oprócz tego, że będzie nauka, dzieci starszych, będzie dom, będą te same obowiązki, które były, no nie będzie pracy zawodowej, ale będzie mnóstwo innych pobocznych rzeczy, które wykonuję zawsze, to jeszcze będzie dzidziuś, który pochłonie bardzo wiele mojego czasu i będę ja. Bo ja też jestem człowiekiem, ja nie jestem tylko opakowaniem na dziecko, czy później nie będę tylko osobą karmiącą dziecko, tylko jestem człowiekiem, mam swoje potrzeby, będę musiała zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoje zewnętrze, wnętrze, o swój dom, o swoje dzieci, więc wiecie, też nie będzie tak, że ja odłożę małą i coś nagram, ona zapłacze, ja się rozłączę. Więc pewnie będą takie momenty, że będę ją na przykład miała na ręku, będę chciała coś nagrać, nie wiem, ona nie będzie spała, będę chciała coś nagrać, ona gdzieś tam się przewinie, ale ona nigdy nie będzie tematem filmu, co nie znaczy, że na przykład nie nagram jakiegoś filmu, nie wiem, strzelam teraz, bo nie mam żadnych pomysłów na filmy z noworodkiem, ale no na przykład, no nie wiem, co nam się przydało w pierwszym miesiącu życia, albo life update, albo nie wiem, co tam wykorzystuje dla noworodka. No wiecie, coś takiego, że ona jakby będzie, ten film będzie skupiony wokół tego dzieciątka, ale to nie będzie tak, że ja wezmę to dzieciątko, wiecie, przodem i powiem, zobaczcie, to jest moja córeczka, podziwiajcie, albo wiecie, wezmę kamerę i będę ją nagrywać. Nie. Natomiast to, że ona gdzieś tam mignie, tak, ze mną, czy tyłem, czy gdzieś tam wam będę chciała kawałek jej pokazać, no przecież i tak pokazuję wam trochę kawałek mojego życia, przecież wiecie, że jestem w ciąży, nie będę ukrywać, że urodziłam dziecko, ale to nie znaczy, że ona będzie postacią pierwszoplanową, także mam nadzieję, że to zrozumiecie, myślę, że to ja mam tak naprawdę inteligentnych widzów, że ja myślę, że w ogóle nie potrzeba wam tego tłumaczyć, ale odpowiadam na to pytanie, że po prostu będzie mi trudniej nagrywać bez tego maleństwa, niż teraz z moimi starszymi dziećmi, po prostu, które wychodzą z domu, chodzą do szkoły, mają swoje pokoje, wiecie, no zajmują się swoimi sprawami, swoim życiem i tam mają jakieś tam swoje poboczne rzeczy, niż taki dzidziuś, który będzie całkowicie ode mnie uzależniony i w ogóle tak, wiecie, nie wiem, czy ja będę się chciała z nią rozstać, no oczywiście śmieję się, no wiadomo, że będę chciała i też będę szukała w tych chwil spokoju, ale no tak, na pewno wam ją pokażę na zasadzie, że to ten dzidziuś będzie, ale to też nie będzie tak, że dzidziuś będzie przejmie kanał i będzie, nie wiem, Ola M plus Bobas. Następne pytanie też się często właśnie przewija, czy nagram jakiś taki film o swojej ciąży, o późnej ciąży, no tam różne tego typu tematy. I słuchajcie, ja już też wam to kilkakrotnie mówiłam. Ja mam takie zdanie. To, że jakaś kobieta jest mamą, to nie znaczy, że jest specjalistą od macierzyństwa. Ja uważam, że też nie można szukać sobie tak specjalistów w internecie. Ja wiem, że influencerzy, influencerki są kojarzone z tym, że one znają odpowiedzi na każde pytania i one mają zawsze coś do powiedzenia na każdy temat, ale to jest spowodowane tym, że one po prostu się na takie kreują. Ale tak nie jest, słuchajcie, bo to, że ktoś wam opowiada o karierze, o pieniądzach, o macierzyństwie, o dbaniu o siebie, o małżeństwie, o dzieciach, to nie znaczy, że on jest specjalistą z każdej z tej dziedziny. On może mieć jakieś swoje poglądy na ten temat i on tam się z wami dzieli tymi poglądami, ale to nie znaczy, że wy macie tak zero-jedynkowo czerpać z niego, bo to jest jego życie, to jest
wasze życie to jest wasze życie i nikt, ani wasza mama, ani wasza siostra, ani wasza babcia, wasza teściowa, mąż, nie wiem, szef, szefowa, koleżanka, przyjaciółka i tak dalej, nie ma prawa was rozliczać z tego, jak żyjecie. Wy nie musicie się tłumaczyć ludziom, czy wy macie jedno dziecko, czwórkę dzieci, czy jesteście szczęśliwymi singielkami, bo to jest wasze życie. Przecież doskonale wiemy, dziewczyny, no, ocknijmy się. To, że jakaś kobieta nie jest matką w ogóle, to czasami jest jej wybór, a czasami jest to jej los. Przecież my wiemy, jak jest życie skonstruowane, więc takie dopytywanie się, czy pouczanie, bo ty powinnaś mieć dziecko, bo ty powinnaś nie mieć dzieci, ty powinnaś więcej zarabiać, ty powinnaś inaczej się odżywiać, nie wiem, ty nie powinnaś tego kupować. W ogóle to nie powinna być kwestia zainteresowań nikogo z waszego otoczenia oprócz was. My nie musimy się nikomu tłumaczyć z tego, ile ważymy, jak się ubieramy, jak wyglądamy, ile wydajemy pieniędzy, a ile nie wydajemy na coś tam, jak wychowujemy nasze dzieci, dopóki ich nie krzywdzimy. Jeżeli my nie krzywdzimy naszych dzieci, ale mamy jakiś tam koncept wychowawczy, to jest nasza sprawa, dopóki tym dzieciom nie dzieje się krzywda, tak? Ludzie dają sobie prawo do oceniania innych ludzi swoją miarą albo swoimi brakami bardzo często, bo ktoś, wiecie, jest w jakimś temacie niedowartościowany albo, nie wiem, sfrustrowany i on zaczyna oceniać innych ludzi, bo jemu się wydaje, że on może, bo on ma do tego prawo, bo jemu się wydaje. Tak samo jeżeli ktoś, na przykład lekarz, stawia mi jakąś diagnozę i mówi mi, pani Olu, ja jestem teraz bardzo w temacie medycznym i na przykład przepisuje mi jakiś lek, tak jak teraz na przykład w szpitalu mam przepisane różne tam metody leczenia, oni ustawiają to leczenie, tak? Bo poszłam po to do lekarza, żeby mi ustawił leczenie, a i ktoś mnie na przykład pyta, no i co tam w tym szpitalu, co ci przepisali? No i na przykład ja odpowiadam, to i muszę brać tak i tak, a ta osoba powie, no ale nie, bo tego tak nie powinnaś brać, bo to powinnaś brać inaczej, bo to się robi inaczej. I wiecie, i to jest takie poddanie takiej wątpliwości w specjalistę, który ukierunkował mnie na jakiś dany tor, który ma mi pomóc fizycznie, psychicznie, zdrowotnie, a jakaś osoba postronna, która nie jest lekarzem, nagle poddaje to wątpliwość i trochę nam tą wątpliwość wkłada w głowę, więc my zaczynamy się trochę nakręcać, trochę zastanawiać, a to nam nie pomaga. Właśnie dlatego, żeby nie słuchać opinii innych ludzi i żeby się nią nie kierować, tego się trzeba nauczyć i do tego trzeba dojrzeć. Słuchajcie, ja mam 40 lat i ja po prostu do tego dojrzałam, wiecie, że nie można tak wszystkiego sobie brać do serca, nie można się wszystkim przejmować, nie można dyskutować i polemizować ze wszystkim, bo jeżeli obieracie sobie jakąś drogę, nie wiem, jakiś autorytet, to nie możecie słuchać osób kolejnych, znaczy słuchać możecie, ale nie możecie sobie tego tak bardzo brać do serca i na przykład zmieniać pewnych rzeczy pod wpływem tego, że ktoś wam zasieje jakieś ziarno niepewności. To jest tak, jak ja leżałam teraz w szpitalu, właśnie rozmawiałam o tym dzisiaj z koleżanką i dostawałam mnóstwo pytań na zasadzie, co się stało, że jesteś w szpitalu, dlaczego jesteś w szpitalu, czy wszystko z tobą w porządku, czy jesteś zdrowa, czy dziecko jest zdrowe, a czy ty już urodzisz, czy to nie za wcześnie. Słuchajcie, mimo tego, że ja próbowałam sobie wszystko poukładać w głowie, uspokoić się, wyciszyć, to ilość takich zapytań powodowała we mnie wątpliwości. Pchała mnie do tego, że ja ciągle się nad czymś zastanawiałam, ciągle coś rozkminiałam, ciągle miałam w głowie jakieś niepewności i to mi nie pomagało. I ja musiałam się wylogować z internetu, przestać czytać te wiadomości, bo one po prostu dawały mi powody do myślenia, że coś jest nie tak, że coś będzie nie tak. Natomiast po to się znalazłam w tym szpitalu, żeby zaufać ludziom, którzy tam są specjalistą, tak, od takich czy takich schorzeń i od ciąży i od jakichś tam innych pobocznych, żeby oni mnie poprowadzili i wyleczyli. I tak samo jest w życiu. Po to chodzicie, jeżeli macie problem prawniczy, to idziecie do prawnika, jeżeli macie problem z psem, to idziecie do weterynarza, jeżeli macie problem z sercem, to idziecie do kardiologa i tak dalej. Przecież to nie jest tak, chyba, tak myślę, mam nadzieję taką, że jeżeli jesteście chore, czy zaczynacie mieć jakieś symptomy, na przykład, nie wiem, nie możecie zajść w ciążę, tak, bo to jest teraz bardzo powszechne, to mam nadzieję, że to nie jest tak, że najpierw obdzwaniacie koleżanki, mamy, teściowe, co ja mam zrobić, bo ja nie mogę zajść w ciążę, tylko na Boga po prostu idziecie do lekarza, do specjalisty, jednego, drugiego. Pewnie, że możecie się spytać, słuchaj, robię tak i tak i to nie przynosi żadnych rezultatów, czy ty możesz mi coś doradzić? Jeżeli wtedy ta osoba zaczyna wam doradzać i to wam pomaga, bo ona jest dla was autorytetem, to okej.
ale jeżeli wy idziecie do lekarza i on wam zaleca jakąś kurację i wy opowiadacie koleżance na przykład: słuchaj, zalecił mi taką kurację, robię to i to, ona mówi: co ty głupia jesteś, przecież to nie działa. I wy od razu sobie myślicie: o matko, Baśka czy Kaśka mi powiedziała, że to nie działa, no to ja nie będę tego robiła. Nigdy czegoś takiego nie róbcie, bo właśnie na tym polega słuchanie samego siebie i zaufanie specjalistom z danych dziedzin. Na tym polega takie zdrowe życie, w zgodzie ze sobą i z tym, komu ufamy, żeby obrać jedną drogę. Bo nie ma nic gorszego niż takie, wiecie, chwytanie iluś tam strąg za ogon i po prostu, wiecie, takie rozdwojenie, rozstrojenie czasami jaźni na przeróżne poglądy. Dopóki nie pytacie kogoś o zdanie, czy o jego poglądy, czy o doradztwo, czy o nie prosicie o pomoc, dopóty to nie jest wam potrzebne. Wiecie o tym i dlatego ja nie będę wam nagrywała filmików opowiadających, tak, o mojej ciąży, o moich problemach jakichś tam ewentualnie zdrowotnych, czy dlaczego ja wylądowałam w tym szpitalu i tak dalej, bo ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Ja jestem takim samym człowiekiem jak wy i jak potrzebuję pomocy, to idę do specjalisty. Ja tutaj, pani w internecie, nie będę się teraz wymądrzać i wam opowiadać, bo jestem pewna, że wśród was znajdzie się ktoś taki, kto się tym zasugeruje i zacznie korzystać z moich rad, a one mu są w ogóle zdrowotnie niepotrzebne, tak? One mogą być dla niego ciekawostką, ale on nic nie wyciągnie z tego dla siebie. Więc jeżeli ja wam o czymś nie mówię, to nie dlatego, że ja mam tajemnicę, ja nie chcę wam powiedzieć, tylko po prostu ja uważam, że to jest niezdrowe. My sobie możemy pogadać na takie tematy, wiecie, luźniejsze, czy czasami na poważniejsze, tak jak teraz to jest poważny temat. I wy możecie się zasugerować tym, co ja mówię, natomiast też możecie powiedzieć: no, co ona gada, po co ja będę chodziła do lekarza, jak moja mama, teściowa czy siostra, to ona się na wszystkim zna. Ona się na wszystkim zna. No to super, to spoko, jeżeli uważasz, że twoja mama, siostra, kuzynka czy teściowa zna się na wszystkim i ze wszystkiego cię wyprowadzi, wyleczy i ci pomoże i rzeczywiście to działa u ciebie, to trzymaj się tej drogi. Natomiast szukanie też takich specjalistów właśnie w internecie, czy uczepienie się na przykład jednej youtuberki i spijanie z jej ust wszystkiego, co ona mówi na każdy temat i branie tego jako pewnik, jako taka jedna słuszna droga w życiu, to też nie jest dobre. Bo pamiętajcie, że nie ma ludzi, którzy się znają na wszystkim. To jest tak jak w mojej na przykład branży kosmetycznej. Nie ma kosmetyczki, która jest doskonała w każdej dziedzinie, czy kosmetologii, czy kosmetyki, tak? Można robić piękne paznokcie, można robić super zabiegi na twarz, można robić zabiegi medycyny estetycznej, można obsługiwać laser, można robić makijaż permanentny, można robić kwasy, można robić mnóstwo zabiegów, ale zazwyczaj kosmetyczka kwalifikuje się tak najbardziej w jakiejś jednej z tych dziedzin i w tym jest najlepsza. A jeżeli kosmetyczka robi wszystko, to ja nie chcę powiedzieć, że ona jest beznadziejna w tym wszystkim, ale ona nie będzie doskonała w tym wszystkim, więc ja na przykład nie skupiałam się na paznokciach, bo tego nie lubiłam i wiedziałam, że nigdy nie będę w tym dobra, bo ja tego nie czuję. Tak, ja to zrobię, ale to będzie takie, wiecie, to jest tak samo jak lekarz. No nie ma jednego lekarza, który zajmuje się wszystkim. Ja teraz też poszłam do szpitala i nie zajmował się mną jeden lekarz, tylko wysyłał mnie na konsultację. Później zbierali to w całość i podjęli decyzję o takim czy innym leczeniu. No, więc dobra. Okej, okay, dobra, dopijam swoją kawę. Dosyć długa ta pogadanka wyszła. Mam nadzieję, że coś dla siebie jednak z tego wyciągniecie, że rozumiecie, dlaczego nie nagrywam filmów tematycznych typu jak wychowywać dzieci, jak mądrze rodzić po 40, albo ile macie mieć dzieci. No ja nie wiem, ile chcecie mieć dzieci. Ja zawsze chciałam mieć więcej dzieci niż dwójkę, ale było tak, że życie się trochę nie składało. Teraz się złożyło, wszystko jest w porządku. Dziękuję wam za uwagę, zostawcie po sobie jakiś ślad w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!